Najpierw chciałam kupić czerwoną, ale pomyślałam, że nie, bo Danusia Kornacka zawsze nosi czerwone, wiesz, i to do twarzy pasuje. Potem przymierzyłam niebieską, ale zobaczyłam, że ona nie podkreśla tak moich dużych oczu, które zrobiły się jeszcze większe, jak spojrzałam na cenę, słuchasz co mówię? Nie. W końcu kupiłam tę czarną. Co prawda jest troszeczkę za ciasna, ale schudnę do soboty. Co ci jest? Całą drogę nie powiedziałaś ani słowa. Próbowałam, ale nie mogłam ci przerwać. Jak można tyle gadać o tym głupim balu? To Piotr nie chce iść? Idzie, ale z jakąś inną dziewczyną. Powiedział ci to? Nie, ale wszyscy inni mówią, to mi wystarcza. Może pójdę ze Sławkiem? Sławek na pewno idzie z inną dziewczyną. Z kim? Ze mną. To przepraszam bardzo, to właściwie on mi się nigdy nie podobał. Podoba ci się? Genialna, będziesz sensacją wieczoru, zwłaszcza jak ją założysz tu naprzód. Krysiu! Krysiu, weź ode mnie ten garnek i uważaj, bo jest gorący. Wiem, całą drogę trzymałem go na kolanach w autobusie. Wszyscy ludzie zastanawiali się, dlaczego mi para bucha z brzucha. Co to jest? Mój egzamin z kuchni włoskiej. Dlaczego miał się zmarnować? Duszone mięso, ale dawno nie jadłam. I dzisiaj też nie zjesz. To jest stufato di manzo alla romana. A co to jest? To jest po włosku. Duszone mięso. Wiem, z kim możesz pójść. Z Romkiem. Nie mogę iść na bal elegancji z gońcem z kwiaciarni. Ale on na pewno chciałby pójść z tobą. Podobasz mu się, a ty tak zawsze na niego z góry patrzysz. A jak mam na niego patrzeć, jeśli on jest o 20 centymetrów niższy ode mnie? No to dobrze. Nie będzie ci nikogo w tańcu zasłaniać, będziesz mogła swobodnie patrzeć na Piotra. Dziękuję, znajdę kogoś innego. Hej dziewczęta, obiad będzie gotowy za 5 minut. Możecie nakryć do stołu? Dobrze. Na bezrybiu i rak ryba. Co robisz w sobotę? Masę rzeczy. Co? Muszę rano pójść do kiosku po gazetę. Posiedzę na ławce przed sklepem, może zjem lody. Chodzi mi o wieczór. Na pewno nie będę mógł się doczekać, kiedy się wreszcie skończy. Mogę ci załatwić wieczór z dziewczyną, która ci się bardzo podoba? Znasz Edytę Górniak? Ze mną. Z tobą? A po co? Co to znaczy po co? Krysiu, podrywam cię już od kilku miesięcy, a ty ciągle mówisz, że jedyna rzecz, która może nas połączyć, to jest opłata za mieszkanie. Co się tak nagle zmieniło? Coś mi się przestawiło w głowie. No załóżmy, że ci wierzę. I co będziemy robić? A co byś powiedział na bal elegancji? Bal elegancji? Czemu nie? Bilety są po 200 zł. To jest ta sobota. Przypomniałem sobie, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty. Ale ponieważ mnie i Zuzię zaprosili właściciele mojej kwiaciarni, to nie musimy nic płacić. To co ci się przypomniało? Zapomniałem. Co za pyszny obiad. Ależ ty jesteś świetnym kucharzem. Krysiu, nie musisz mi się tak podlizywać. Powiedziałem, że pójdę z tobą na ten bal, to pójdę. Chyba, że twoi dwaj pierwsi kandydaci zmienią zdanie. Zawsze chciałam iść z tobą, ale myślałam, że to nie dla ciebie. Dlaczego nie dla mnie? Nie, nie. Źle się wyraziłam. Na pewno dobrze się wyraziłaś. Zuziu, o co chodzi z tym balem? To wspaniała impreza, jeśli lubisz takie sprawy. Jakie sprawy? O co chodzi? Możecie się wyrażać jaśniej? Tańce towarzyskie. Dobre było to mięso, Zuziu, prawda? I ten czosnek. Zaraz. Jakie tańce towarzyskie? Takie, walc, tango, no wiesz, i takie inne. Przecież umiesz tańczyć walca. Walc? To jest coś takiego, co idzie wolno, wolno, szybko, szybko? Nie. Wolno, wolno, szybko. Nie umiesz. Dam sobie radę. Jakoś się będę ruszać w rytm muzyki i tam i z powrotem w różnych kierunkach. Nie możesz się jakoś ruszać. Musisz znać kroki. Nie martw się. Nauczę cię. Poszukam odpowiedniej muzyki. Kto to jest ten Piotr? Piotr jest asystentem szefa mojego działu. Jest wysoki, przystojny i podoba się Krysi. Wystarczy. Dlatego, że świetnie tańczy. Dobrze. A czy on zrobiłby coś tak genialnego, jak ja dzisiaj? Nie wtedy, kiedy tańczy. Nic takiego nie mamy. Trudno jest tańczyć tango do Chemical Brothers czy Prodigy. A może bogatcy coś mają? O, skoczę do nich. Słuchajcie, gdyby was naszła nieodparta ochota na zmywanie naczyń, to nie walczcie z nią.
O, dzień dobry, kochanie. Proszę. Dzień dobry, dziękuję. Nie przeszkadzam? A skąd? Jestem właśnie w trakcie sceny miłosnej. A, to może ja przyjdę później. Nie. Żartowałam. Sceny miłosne. Mnie to nie dotyczy. Czytam książkę Anny Marii Kwiatkowskiej pod tytułem Weź moje serce w swoje dłonie. A to się da zrobić? Tak. To bardzo piękna rzecz. Historia młodego misjonarza, który opiekuje się rozbitkami życiowymi, wyrzuconymi za burtę społeczeństwa. Jeśli umieją pływać, to się sami uratują. Przyszedłem, bo pomyślałem, że może macie państwo trochę starych nagrań. Tak. My mamy wyłącznie stare nagrania, kochani. Wie pani, chodzi mi o coś takiego jak Irena Santor albo Jerzy Bołomski. Nie. Niczego takiego nowoczesnego nie mamy. Nowoczesnego? Widziałam ich ostatnio, jak występowali w telewizji. My zatrzymaliśmy się na Alibabkach i Helenie Majdaniec. To jest. No tak właśnie. O. Tu jest coś bliżej twoich czasów. Sopot 87. O, to może być dobre. No bo wie pani, ja muszę do soboty się nauczyć kilku tańców towarzyskich. Ach tak. Czekaj. To jest to, czego szukasz. Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Przesuń ten stół i fotel. Tak. Potrzebujemy trochę miejsca. No tak, już zaraz. No. Chodź. Chodź do mnie, dobrze, tak jest. A teraz lewa noga do przodu. Która lewa noga? Bo ja mam dwie, wie pani? To rób to, co ja, dobrze? I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie, kochanie. Powinieneś posuwać się do przodu. No podejdź do mnie. Tak jest, dobrze. A teraz podaj mi lewą rękę. Tak. A prawa ręka na mojej talii. Powyżej talii. Pan Bogacki gdzieś wyszedł? Tak, wyszedł na próbę do filharmonii. Zaczynamy. I raz, dwa, trzy, raz, dwa. Jaki to świetny pomysł, raz, że otworzyli koło nas szkołę muzyczną. Raz, trzy lekcje i już umiem grać prawą ręką. Dzisiaj dołożyli lewą rękę. Na koniec lekcji pani nauczycielka zapytała, kto może zagrać tę piosenkę dwoma rękami naraz. A to co? Walc. Pana żona uczy mnie właśnie tańczyć. A dzisiaj też uczyliśmy się walczyka. A do diabła z nim tam. Kiedyś dużo tańczyliśmy. Proszę, mam tu jeszcze trochę starych kaset, kochanie. W każdą sobotę chodziliśmy do klubu tańca towarzyskiego. Wszyscy schodzili z parkietu, kiedy my wchodziliśmy. Pamiętasz to, Stasiu? Zatańczymy? Udawaj mężczyznę. Tylko się nie wygłupiaj. To może ja już pójdę. Znowu prowadzisz, Heleno. Do widzenia. Ciągle masz w sobie to coś, ty... Ty mały diable. Prawa, lewa... Prawa. Bardzo dobrze ci idzie. A, jeszcze lepiej by mi szło, gdybym miał jedną nogę czarną, a drugą białą. Doceniam, że się tak starasz. Już mnie głowa boli od tego tańczenia. To pewnie na zmianę pogody. Nie. Jacek walnął głową w ścianę kilka razy, jak próbował zrobić obrót. Tu jest napisane, że trzeba mieć metr kwadratowy wolnej przestrzeni wokół siebie, żeby zrobić obrót. Ale to jest chyba błąd drukarski. Świetna. To ulubiony kolor Piotra. Piotr? Jaki Piotr? Piotr.
Twój pierwszy kandydat, który cię wykiwał i poszedł z inną. A poza tym wolę cię w zielonym. Trudno. Oj, nie odbijaj sobie na Jacku. Naprawdę bardzo ciężko ćwiczył cały dzień. Ja nigdy nie słyszałam tylu brzydkich wyrazów naraz. Przepraszam bardzo. To jak ci idzie? Nieźle. Mogę tańczyć wolno, wolno, szybko, szybko do każdej muzyki. Zuziu, nastaw muzykę. Rozdział pierwszy, savoir-vivre tańca towarzyskiego, strona pierwsza od góry. Podejść sprężystym krokiem z wyprostowaną sylwetką, w nawiasie nie garbić się do partnerki. Jeżeli celem tańca jest nawiązanie intymnego kontaktu z partnerką, spojrzeć jej głęboko w oczy. Czy mogę panią prosić? Z przyjemnością. Zaczynamy. Wolno, dwa, trzy. Szybko, dwa, trzy. Jak mi idzie? Bardzo dobrze. Tylko weź tę rękę. Dlaczego? Tak było na rysunku na trzeciej stronie. Ale to pewnie był błąd drukarski. Zabrać rękę, dwa, trzy. Dziękuję ci, że się tak stara. Będę z ciebie bardzo dumna w sobotę. Dobry wieczór. Pomyślałem sobie, że zrobię ci przysługę, synu. Tak? No na pewno nie masz już czasu przed balem, żeby biegać po mieście i szukać fraka. Czego? Fraka. Dlatego przyniosłem ci mój stary i mogę ci go bardzo tanio sprzedać. Dziękuję panu bardzo, ale ja nie potrzebuję ani fraka, ani tych innych różnych głupot, prawda, Krysiu? Właśnie chciałam ci powiedzieć... Mowy nie ma. Znajdź sobie kogoś innego. Przepraszam. Ja mam w tym iść. To jest bardzo porządny frak, synu. Porządny, tak? No niech pan zobaczy. Tu jest jakaś plama, tu jest jakiś metalowy guzik. A to zegnij ramię o tak, o i już o. Tak? A tu mole wygryzły całą pachę. Opuścisz rękę i nikt nie zauważy. No, jak wam się podoba? Odwróć się, synu. Wyglądasz jak pingwin. Mogę ci sprzedać ten świetny frak razem z tą świetną frakową koszulą za 100 zł. Stasiu, nie waż mu się sprzedawać tego starego łacha. Już dwa razy wyrzucałam go na śmietnik, a ty go wciąż przynosisz z powrotem. Bardzo dobrze w nim wygląda. Wygląda idiotycznie. Niech pan to natychmiast zdejmie, panie Jacku. O, dziękuję pani bardzo. Przyniosłam książkę, kochanie. Jest piękna. Dawno już tak nie płakałam. No dobrze, ostatecznie mogę zejść do 50 zł. No do 25. Stasiu, ty zejdziesz na dół. I wyrzucisz to do śmieci. Gdybyśmy nie zobaczyli się do sobotu, kochanie, to baw się dobrze. A nie kupiłbyś za 10? No i co? Nie mam się w co ubrać, nie mogę iść. Możesz. O której Sławek po nas przyjedzie? Za chwilę. Krysiu? Wkładasz te swoje złote klipsy? Nie. To dobrze, bo ja je wkładam. O, kim jest ten piękny i młody mężczyzna? Nie zaczynaj. Jeżeli rzucą mi mrożoną rybę, to wychodzę. Wyglądasz bardzo wytwornie. Śmierdzi naftaliną. Wszyscy będą wiedzieć, że jest wypożyczony. Nie będą. Jeżeli go będziesz nosił z nonszalancją, pomyślą, że jest po twoim dziadku. Tylko zdejmij ten kwit z wypożyczalni. Będą, bo sam im o tym powiem. Nie chcę, żeby wiedzieli, że takie coś wisi u mnie w szafie. Wyglądasz bardzo elegancko. Od muszki do tenisówek. Tenisówek? A, zaraz je zdejmę. O, w tych lakierkach mogę się przejrzeć. Możesz, żeby zobaczyć, że musisz coś jeszcze zrobić z włosami. Mogę wyrwać kilka garści po drodze, dobrze? Masz krzywą muszkę. A mnie się tak podoba. Słuchajcie, przestańcie się kłócić. Nie jesteście małżeństwem. Sławek chyba już przyjechał. Jedziemy na ten bal karetką? To nie on. A szkoda, przydałaby się nam w drodze powrotnej. Moglibyśmy się bawić do upadłego. No i jak? Teraz jest dobrze. Wyglądasz wspaniale. Wiesz, Krysiu, nawet nieźle się w tym czuję. Zupełnie jak hrabia Felix, przypadek udający się na bal do swojego przyjaciela, hrabiego Potockiego. Hrabia Felix, przypadek?
To mój dziadek. To Sławek! Słuchaj, proszę cię, tylko nie pij za dużo, nie używaj brzydkich wyrazów i nie opowiadaj tych swoich okropnych kawałów. A jeszcze nie proś mnie do tańca. Po prostu baw się dobrze. To straszne. Dali nam osobne stoliki. Trudno. Nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję. Będziesz siedziała z Mariolą i Danusią. To straszne. Widzę Piotra. Cześć, Krysiu. Cześć. Siedzimy z Mariolą i Danusią. No to co? To największe plotkary, jakie znam. No to dajmy im powód do plotek. Są ze swoimi chłopakami. Jeden z nich to znany projektant mody, a drugi jest właścicielem agencji reklamowej. No to co? No to nie mów im, że jesteś kucharzem, dobrze? Dobry wieczór. To jest Jacek, to jest Mariola i Danusia. Dobry wieczór. Nikodem. Nikodem. A ty pewnie jesteś tym znanym projektantem mody. Szczepan. Szczepan. A ty mi wyglądasz na właściciela agencji reklamowej. O, proszę. No tak, to będzie świetna zabawa, prawda? Podoba mi się twoja sukienka, Krysiu. To taka oszczędność, jak się potrafi szyć. Masz rację. Twoja też jest ładna. O, dziękuję. Pamiętam, jak na poprzednim balu była w niej Danusia. Właśnie rozmawialiśmy o tenisie. Grasz w tenisa? Nie. Nie, w moim zawodzie nie ma na to czasu, prawda, Krysiu? Jacek, przynieś mi coś do picia, dobrze? Och, proszę. Wolisz golfa? Nie gram w golfa. Jak już powiedziałem, w moim zawodzie nie ma czasu na takie sprawy. Prawda, Krysiu? A czym się zajmujesz? Nic specjalnego. Jestem misjonarzem. Wracam właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pracuję z życiowymi rozbitkami wyrzuconymi za burtę społeczeństwa. Fascynujące. A czy nie powinieneś nosić... Nie. Jestem świeckim misjonarzem. Jacek. Myślę, że naszym obowiązkiem jest zrezygnować z przyjemności cielesnych, takich jak tenis, golf czy ping-pong, i pomóc tym, którym się nie powiodło. Słusznie. Ja osobiście bardzo wiele robię dla tych nieszczęśników, ale wiecie, brakuje nam ludzi. Szczególnie takich jak wy, projektantów mody czy szefów reklamy. Zatańczymy. A, oczywiście. Zamorduję cię, jeżeli jeszcze komuś powiesz, że jesteś misjonarzem. Cześć, Krysiu, czy chciałabyś ze mną zatańczyć? Cześć, Piotr, to jest Jacek. Jak się masz? Jesteś z naszej firmy? A nie, jestem kardiochirurgiem. Chodźmy. Jesteś pewien, że twoja dziewczyna nie będzie miała nic przeciwko temu, że ze mną tańczysz? Wiedziałem, że o tym myślisz, ale ona nie jest moją dziewczyną, to jest moja siostra. O tak? Mieszka u mnie od 2 tygodni, dlatego musiałem ją wziąć ze sobą. O! Już lepiej, prawda? A czy ten twój chłopak nie będzie miał nic przeciwko temu? O, to nie ma dla niego znaczenia. To jest mój brat. Jacek! Cały czas tak tu sam siedzisz? Zuziu, nie zatańczyłabyś ze mną? Zatańczyłabym, tylko że ty tak marnie tańczysz. Przepraszam, że tak zmonopolizowałem. Nie szkodzi. Przepraszam.
przepraszam, że tak sam siedziałeś. A, nie siedziałem sam. Gadałem cały czas z jakąś grubą babą. O, jeszcze raz życzę udanej zabawy panu Jolanto. Musisz być z niego bardzo dumna. W tak młodym wieku być już senatorem? Chyba znowu zatańczę z Piotrem. Ostrzegam cię. Wniosę interpelację w Sejmie. Poznajcie się, to jest moja siostra Madzia. Cześć. A to jest... Jacek. O, Jacek. Krysiu, zatańczymy? Wygląda na to, że zostaliśmy sami. A, wszystko jedno, nie martw się. Nie chciałabyś zatańczyć? To się nie nadaje do tańca. Napijesz się? A tak, poproszę. To nie jest miejsce dla ciebie, co? Czuję się tu jak ryba wyrzucona na piasek. A ja jak pingwin. Uważaj, bo cię zjem. Pracujesz razem z Piotrem? A nie, 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 jestem... Nie chcę mi się o tym mówić. A co ty robisz? Jestem jeszcze studentką w jednym takim studium gastronomicznym. No wiesz, uczę się gotować. To fantastycznie, ja też się uczę gotować. Poważnie? Gdzie? Na Okopowej? Nie, 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 na Ząbkowskiej. A. Madziu, co byś powiedziała, gdybyśmy stąd, no wiesz, dali nogę? Możemy pójść do mnie, pokażę ci kilka moich przepisów. Ale dasz mi skończyć szampana? Nie, oczywiście. A co to? Misjonarze nie tańczą? A nie, nie, nie. Jesteś misjonarzem? A co, nie powiedział ci? Jakieś drobne nieporozumienie. Ja tam przyjdzie z naszym kardiochirurgiem. Kardiochirurgiem? Madziu, ja ci to wszystko wyjaśnię. Nie powiedział mi pan, od jak dawna jest pan senatorem? Ale mnie wszyscy teraz kogoś innego. Ja też cię wzięłam za kogoś innego. Widzę, że ty jesteś patologicznym kłamcą. Próbował mi wmówić, że jest kucharzem. Ale ja naprawdę... Nie znoszę facetów, którzy kłamią. Tylko po to, żeby zdobyć dziewczynę. Ale ja naprawdę jestem kucharzem. Jak pan to godzi z obowiązkami senatora? Wam się wszystkim coś pomyliło. Tak naprawdę zostałem wynajęty z agencji Czerwona Orchidea za 50 zł za godzinę. Moja praca właśnie się skończyła. Dobranoc. Wcześniej wczoraj wyszedłeś. A, musiałem. Umówiłem się o północy z taką jedną pingwinką. A o której wy wróciłeś się? A ja gdzieś koło pierwszej. Krysi jeszcze nie ma. A, rozumiem. Nic nie rozumiesz. Masz za to bardzo podejrzliwy umysł. Jak możesz tak myśleć o Krysi? Powiedziałem tylko, że rozumiem. Ale jak ty to powiedziałeś? Ach, co się wczoraj z tobą stało? Co się ze mną stało? Co się ze mną stało? Co się z tobą stało? O, przepraszam, cofam pytanie. Jeżeli chcesz spędzać całe noce z tym swoim Piotrem, to jest tylko i wyłącznie twoja prywatna sprawa. Tak, spędziłam noc z Piotrem. A. Przesiedzieliśmy całą noc na pogotowiu. Gdzie? Na pogotowiu. Skręcił sobie nogę w kostce, jak tańczyliśmy walca. Ha 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 ha!